Cześć, Papa Smoczary, odcinek 107. Mamy dzisiaj Summer Luau. Tak jak w odcinku poprzednim mówiłem, zawieszamy na jakiś czas ustawianie zamówień specjalnych, żeby tak trochę więcej tych gwiazdek można było zdobyć. Plakaty to raczej nie będziemy wszystkich zbierać. Ostatnio pozbierałem wszystkie. Więc dzisiaj trochę mniej ich pozbieramy, chociaż się zaraz okaże, że wszystkie jednak zbiorę. Dobra, niech będzie, bo jednak jak chcę powiesić wszystkie holidayowe plakaciki, no to muszę mieć na to miejsce. Okej. Nie wiem, czy wszystkie w sumie się opłaca wieszać, ale powiesiłem wszystkie. Teraz jeszcze tutaj. To może powiesimy gdzieś. Dobra, na razie to schowajmy. No właśnie, tak żeby jak najmniejsze dziury było trzeba. Jak najmniejsze dziury do uzupełniania, żeby były. A nie jak największe, tylko jak najmniejsze. Tutaj zrobimy tak. Te zabierzemy, nie? Bo tutaj przydadzą się większe plakaciki. Taki na przykład. Oje. To chciałem. Walentynki, nowy rok, o, i teraz te długie, które akurat idealnie pasują na tą, na ten rozmiar pod spodem. To tylko pistacie się powiesza, a Summer Luau jeszcze farby, niebieski może być w sumie dzisiaj. Ostatnio był żółty, to niech będzie dzisiaj niebieski. Z wodą będzie się kojarzyło tym razem, a nie ze słońcem. Po co ja tu wchodzę? Chciałem naszych tutaj ludzi ubrać. Ja to może holidaykiem posegreguję, co? Bo się niestety nie posegregowało samo. Tu jest. Tu jest mnóstwo podrobionych tych rzeczy na Summer Luau. Niby są na Summer Luau, bo jest podpisane eską, ale tak naprawdę nie jest. Tu nieistotne, co będę miał. Tutaj te, nie? Tu są. Gogle na Summer Luau. Akurat Akari nie wygląda jakoś swojo bez tych gogli, no to Alanowi też je dałem. Okej. Pasek. Aha, nie zmieniłem tych. Tutaj są teraz te, jest te 5 klas, które najwięcej paska ładują. Nie, szef, tylko driver. Źle się zmieniło. Okej, mamy wszystko. No to zacznijmy. Jakieś kolejne kuponiki trzeba zakupić. 34 tysiące mamy już. No dawien dawno nie mamy na co kasy wydawać. Na Summer Luau potem zobaczymy, ile mamy ludzi bez złota. Już jesteśmy na 6 stronie, jeśli chodzi o wbijanie tych złotych. Ale jak na razie jeszcze
Szóstą stronę zaczynamy. U klientów zbijaniem u nich złota. A do... Jeszcze będą cztery, nie? Szósta, siódma, ósma... Czyli w zasadzie dopiero połowę tych. Połowę książki klientów mam zrobioną. Jeśli chodzi o złotka. Dobra. Jest pusto, bo nie ustawiłem żadnych mebli. Plakaty pamiętałem, żeby zrobić, ale meble się już zapomniało. Mamy rank już który? 226, tak? Bo dzisiaj się sam luau zaczęło ponownie, czyli tak. Jest to rank 226. No nie ma zamówień specjalnych. Ja zaprosiłem dzisiaj skipa. Kto tam jest na Summer Luau? Dosyć dużo ludzi nie ma złota, więc może się uda trochę tych złotych ponabijać. Tutaj najmniej ludzi na bez złota jest na Thanksgiving, nie? Więc jak do tego dojdziemy, no to nie będzie aż tylu ludzi bez złota. No, standardowo, nie? Trochę zajęło nam dekorowanie. Czekam na etap, kiedy to będzie tylko ludzi po złoto zapraszał. No bo nie będę ich musiał zapraszać, bo sami będą przychodzić i zawsze będę ich w złoto wbijał. Czekam na ten etap. Kawa. To jest dzień 319. Śliwka. Ponownie nie udało mi się policzyć tych gwiazdek. Także nie będę się na razie zobowiązywał, na kiedy to zrobię. Po prostu jak najszybciej, jak będę mógł, to zrobię. Policzę te gwiazdki i się dowiecie, ile jeszcze ich jest do zrobienia. No na pewno poniżej 200. Na pewno poniżej 200 jest tych gwiazdek jeszcze. Mleko. Fernando. Żelki. Nie wiem, czy ja tam Tofi w ogóle dałem do dwójki. Chyba tak. Chyba tam Tofi dałem. Słoneczko. Pierwsze kanoli dzisiaj. Tego w tym odcinku.
O, nie wyszło z tym, no pewnie w kanoli tam tego nie trafiłem. No zesty to jedno, ale Tropical Harms nie wyszło też. Nie ma tutaj, nie no jest tofi. Jest tofi, jest. Kanoli. Pistacje. Perfekt. Eska. Cynamon. Cynamon. Sojowe mleko. Shannon. Bardzo mnie cieszy, że przychodzą ludzie bez złota. Shannon nawet od tego holidayka nie jest. I po to też zdjąłem te zamówienie specjalne, bo zobaczcie jak mi to szybciej leci wszystko. W tę stronę był kokos. Pianka z kremem cytrynowy. Pianki sypane. To dla Fernandy. Brzoskwinia. Perfekt. Mój zaproszony klient już był. Cofnęło mi to. Dobra, już jest. MK. Niebieski. Koski lodu na koniec tego zamówienia. Teraz kto jest piąty? Nevada. Ale jak na razie nikt mi ze złotem dzisiaj nie przyszedł, więc jest trochę fajniej. Kolejne 6 gwiazdek mniej będzie do zdobycia. Ok. Niebieski. Cannoli. Shannon. Emka. Giorgito.
Okej. Małe kostki lodu. Nevada jest piąta. Tęcza. Cannoli. Standardowo jak na odcinek, nie? Moczariowe 3 dni powinny dzisiaj być. Kokosik. Perfekt. I co, tylko Utah mi perfekta nie dała, tak? Closer dzisiaj to Petrona. Poświęcimy jeszcze na następny dzień trochę czasu, żeby te dekoracje uzupełnić. Nie wiem, czy ta truskawka była dobrze nalana, czy nie za mało jej. Mleko. Toffee. Pianki. Cannoli. Janki. O, perfekta, nie ma. Już. Pianki nie wyszły dwa razy. Eska. No, przynajmniej mi build wychodzi za każdym razem na setkę. A tam jak mi nie wyszło za te pianki, a wcześniej za zesty, no to tego nie mogłem niestety stwierdzić, że wyszło nie tak. I nie mógłbym tego poprawić inaczej jak całym zamówieniem. To dla Petrony. Niebieski syrop. Kokosik. Niebieski. Znaczy niebieski, nie, lodzik. W kremie. I perfekta nie ma. Rank nie wbity. Homra derby. A w sumie sorki, że tak. No, odbiłem teraz dobrze. No, przy pierwszej podpiłce to ja zwróciłem głowę od ekranu gry. Więc no, tam to już było gwarantowane nie trafienie. Nie, zamówień specjalnych nie mamy. Ale zróbmy te tutaj dekoracje, nie? Dziesięć tych stolików. Nie wiem, czy ja je wszystkie zmieszczę. Chcę je wszystkie tam. Okej.
Ja to wiem, że jest więcej kasy, nie? Nie muszą mi tego za każdym razem pokazywać. Już się miejsce skończyło, nie? Okej. Deska i ten kokos jeszcze. Dobra, tyle gumnie trzeba, kokos. Okej, wystarczy. Z kogo dzisiaj będziemy wołać? No fajnie. Czyli została nam jeszcze tutaj ta dziewiątka bez pierwszej złotej gwiazdki. A potem, żeby pobijać tą drugą złotą gwiazdkę, to już będzie troszkę więcej osób. Może ktoś mi sam przyjdzie. Rudy zaproszony. Juta ma złoto. Ananasik. Kto mi tam dzwoni? Rudy. Od paru dni ten klient, który jest zaproszony przeze mnie, jest zaraz. Dnia. Znaczy na drugim zamówieniu już jest ten, którego zapraszam. No nie wiem, jak to jest, że tak jest, ale tak jest. Ten, którego zapraszam, jest za każdym razem drugi. Od paru dni przynajmniej. Zimne mleko. To dla Juty. Będzie u niej dzisiaj złotko. Mango. Śliwka. Żelek. Fernando. Sojowe. Ciekawe w ogóle, jak to jest, że to się nazywa mleko sojowe. Dla Rudiego przygotujemy.
Proszek do herbaty. Toffee. Kostki lodu duże. I zupełnie pierwsze wychodzi. O, nie wyszło. Serio, ta pina colada. A pina colada to ananas. Pianki sypane. Pianki. No Rudy. Perfekt. Kto mi tam dzwoni? Nie kto, tylko co. To co było dla Fernandy. Zapowiada się niedługo złoto u Fernandy. Jeszcze ma jedną gwiazdkę oprócz tej dzisiejszej. Grimi. Ona widać lubi Summer Luau. Cytrynka, pianki. Brzoskwinia. No Fernanda. Znowu nie wyszło za build. Znaczy niego nie wychodziło mi za canoli. Tu za build. Proszek się nie trafił na środku. Okej. Kawa i proszek. Zielony, rzecz jasna. Springs the clown, aha. No i w końcu będzie u niej złoto. Przejdźmy dalej. Kokos. Canoli. Kolejne zamówienie, gdzie nie wyszło za build. No co jest dzisiaj nie tak z tym build. Tu mi wyszedł perfekt, a tak to build nie wychodzi. Co tam nie wyszło tym razem? Ten proszek na środku nie wyszedł. Czekam na telefon. Niebieski.
Teraz proszek. Znowu nie wiem, czy ten proszek był na środku. Teraz nie wiem, czy to mleko jest na środku, czy nie. Sue. Closerowi nie robię. Przejdzie zamówić, to zrobię. Proszek jest nałożony, widzę fiolet. Canoli. Perfekt. Złoty. Dzisiaj Queen jest z closerem. My mamy 20 tydzień w tej... Nie, nie jak 20. 20 to byłby z tym, nie wiem, 100. Z dniem 140 byłby 20 tydzień, nie? A tu będzie raczej jeszcze dalej. Tu będzie tydzień 47. Nie 7, tylko 46. SK 46 tydzień, dokładnie tak. Tak, 46. Jeszcze proszek potrzebuję. To szybko zleci, tak patrzę na te. Na te, jak mi często przychodzą teraz klienci bez złota, to szybko pójdzie wyzłocenie ich. A jak ja jeszcze kupony robię, można następny dzień zrobić bez kuponów i zobaczymy, jak wtedy ludzie poprzychodzą. I komu jeszcze się uda złoto dzisiaj wbić, bo coś mi się wydaje, że Juta to nie będzie jedyna, która z dzisiejszego odcinka wychodzi złota. Ze złotem. Proszek. Oreos z... Kokoła. Znowu nie wyszło build. I to był dzień 320.
227 rank. Fashion Flame. Fashion Flame. Mamy kapelusz, cape'a. No, sukienkę z tak i buty. Ja bym powiedział, że to wszystko zaliczone przy pierwszej próbie. Znowu pelikan, ja nie mam gdzie tego stawiać, nie? Jeszcze dzień 321 i zakończymy odcinek. No to na szybko Big Pauli. No, czyli mówiłem o tym, że będą dziś, że dzisiaj zrobimy bez zaproszenia, ale już zostało przepalone. Już kogoś zaprosiłem, czyli nieważne to, co powiedziałem. O tym, że dzisiaj będzie bez zaproszeń. Zobaczymy, czy znowu Big Pauli, tak jak poprzednia moja dwójka zaproszonych, będzie pod dwójką. Biorąc pod uwagę, że dzisiaj dekoracje były, mamy bardzo ładny czas. 36 minut. Już 37. Big Pauli, no faktycznie on jako drugi przychodzi. Ten, którego ja zapraszam, przychodzi jako drugi. Przygotujemy może kanoli, co? Ananasik. Elka. Dwa razy mango. Truskawka z kokosem. To dopiero drugie zamówienie tego dnia 421. O, skuter. Się cieszę. Jakie on ma być? To jest medium kubek. To finał żony, teraz kawa. To. A, i tu się w ogóle nie zgadza, bo tu nie ma czekolady. Nie, chwilę, jest czekolada. Ja robię to. No to tylko toffee wyrzuciłem w sumie. Cynamon. Czekolada.
Kanoli, czaka. Znaczy zamówienie czaka. Coś tu zostało pominięte, chyba posypki nie nałożyłem. No i ten proszek na środku nie był znowu. Closer, klienta następnego jeszcze nie ma. MK. Tak jak u Big Pool, jego coś jest przed całym zestawem z kawy i mleka. Juta, no świeżo u ciebie złoto dzisiaj wybiłem. To teraz powinny być dwie pewne osoby bez złota. Cynamon i orzeszek. Kanoli. Big Pauli. Kanoli. Pianki. Na chwilę będzie cisza. Znowu pianki nie wyszły dwa razy. To dla Juty. Niech będzie ktoś następny z tamtej grupy, w sumie już 7-osobowej bez pierwszej złotej. Jest Giorgito. No okej, może być którakolwiek złota. Gwiazdeczka. Mango. A to potem. Najpierw kawa. Śliwka. Jeden krem wystarczył. Żelki. Krem. O, brewy nic nie wyszło. Dosyć mocno musiało nie wyjść. Was froczet. Elka. Kto tam dzwoni? Steven. Steven.
No i w sumie jak się holiday skończy, to od następnego odcinka myślę, że zaczniemy robić holidayowe odcinki. Ale po odcinku, w którym zakończymy Summer Luau, będzie to pewnie odcinek następny, gdzie to zakończymy ten holidayek. I potem będziemy ciągnąć, myślę, serię holidayami. Czyli od 5 do 7 dni przynajmniej by odcinek było. Georgie, a znowu Brewing. Mleko i znowu pianki. Berta. Ej, to daleko to poszło. Nie ananas, tylko sojowa. Mka. Toffee i sojowe. Pomarańcza. Toffee i brzoskwinia. Brzoskwinia z pistacjami. Elka, toffee. Sojowe. Cynamon. Toffee. Na zakończenie odcinka 107. Zamówienie Berty, kanoli. No, 50 minuta dochodzi. Się cieszę, że jak na razie udaje się nagrywać te moczary codziennie. Tutaj ten kapelusz jest źle założony u Alana. Nie wiem dlaczego on jest założony, a nie czapka. Rang 228. To na pewno 3 dni będą potrzebne do zakończenia Summer Luau. A jak będzie potrzebny 4 dzień, to też go zrobię w odcinku następnym. Rudy. Już nie wiem, który to Rudy. Ale znalazłem się. Do zobaczenia w odcinkach następnych. Łapeczki, komentarze, suby. Dzięki za oglądanie.
Póki pamiętam, to ja zmienię ten kapelusz, bo tu jest czapka, która miała być Alana. Cześć, no i dzięki za dzisiaj.